Witajcie wszyscy. Tak jak powiedziałem, będę troszeczkę więcej nagrywał na YouTube i uwaga, uwaga, słowo stało się ciałem i zamieszkało na pierwszej mapie dzisiejszego finału, znaczy dzisiejszego już w zasadzie nie dzisiejszego, ale finału turnieju eslowego 2x2. I mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, bo ja dawno 2x2 nie widziałem. Ostatnim razem, jak żeśmy widzieli jakąś taką jedną czy dwie gierki 2x2, to miało miejsce w HP Trophy 2. I tam też w półfinałach było troszeczkę dramat, bo były dwie drużyny z Polakami i niestety Polacy nie za bardzo byli w stanie dostać się do finału. Co niestety mnie straszliwie na przykład zasmuciło. W każdym razie jesteśmy na finale turnieju eslowego 2x2 właśnie, w którym tak naprawdę do wygrania była pietruszka, ale jak zauważyliście w teamie czerwoni, gramy systemem best of 3, w teamie czerwoni Dynastar oraz Tefel, w teamie niebiescy jest Napane czy Napain, będę mówił Napane, ponieważ no... Ja jestem po prostu taki, a tutaj mamy także Zazu, więc 3 zergów, 1 teran, niestety tylko jeden Dynastar ostał się, jeśli chodzi o imbeterańską. Tefel od razu oczywiście stawiam mu ekstraktor, ponieważ jest w stanie wybierać z ekstraktora Dynastar gaz, jeśli Tefel da mu kontrolę nad swoimi jednostkami, a to można zrobić na samym początku gry. No i wygląda na to, że będzie nam się powoli gierka rozpoczyna. Jestem bardzo ciekaw tego, jak to się wszystko rozwinie. No jak wiecie, 2x2 jest jednak takim specyficznym matchupem, w którym można by powiedzieć, że nie wszystko jest takie... Znaczy, czy to jest niezbalansowane właśnie? No to jest pytanie, bo tutaj kilka osób mówi, że jednak jest to dosyć zbalansowany tryb gry. Nie to co 4x4 albo coś w tym stylu, ale no właśnie, nie ma dużych turniejów związanych z grami 2x2, nie ma jakichś ogromnych ilości nagród i tak dalej. No to HP Trophy bym powiedział, to było takie bardziej znane. Jak widzicie, z ekstraktora także da się wybierać za pomocą SCV. Widać to zresztą tutaj. Mamy pojedyncze baraki, to tak naprawdę troszeczkę pomoże Dynastarowi, ponieważ no nie musi wydawać 75 minerałów i teraz już od razu może sobie w trzeciej minucie postawić fabrykę. To jest dosyć dobrym wynikiem. A tymczasem u Tefela klasyczny 14 spawning pool. Skautują także zawodnicy swoich przeciwników, jak widzicie. Tutaj zresztą widać, został pozostawiony też gaz. Zawodnicy na samym początku 2x2 jednak chcą troszeczkę może nie jakoś mega ekonomicznie grać, żeby no jakoś nie obawiać się szybkich, dziwnych ataków. Jak widzicie na przykład, jeśli tutaj mamy reaktor oraz fabrykę, która już się kończy u Dynastara, to jest 3:40, no to jednak granie szybkiej ekspansji, zwłaszcza na tej mapie, byłoby troszeczkę może niebezpieczne, bym powiedział, a mapą jest Tempest. Dla tych, którzy po polsku mają StarCrafta, to podobno nazywa się to Zamieć, czy coś takiego, więc Tempesty są w Heart of the Swarm i Tempest jako mapa jest także w Wings of Liberty. SCV jest pierwszą ofiarą całej gry. Mamy Roach Warren grany przez Tefela. Widzę także Ler u jednego z niebieskich zawodników, jest to Zazu. No i zaraz zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dosyć szybki starport, Heliony za chwileczkę będą budowane, dokładnie tak, Zergingi wpadają do bazy Tefela, nie zrobią zbyt wiele. Tutaj raczej chodzi tylko o scouting. Roach Warren został zauważony, więc już teraz na panę, przepraszam bardzo, jakkolwiek, jest w stanie dowiedzieć się, co tutaj będzie się działo. Mamy Heliony oraz chyba Roach'e, które będą grane. Zresztą z tego, co widzę, dokładnie tak, kilka czy jest produkowanych i to jest całkiem konkretna kombinacja jednostek, ponieważ no mamy 2x2, więc można jednocześnie terańskie, zergowskie, protoskie, terańskie jednostki miksować i to jest fajna kompozycja jednostek, ponieważ roachy są bardzo wytrzymałe i są w stanie tam jakieś obrażenia zadawać, a z drugiej strony heliony także są w stanie gnieść chociażby zerginga. A tutaj mamy zerga i zerga, więc wiadomo na co będziemy grać. Jeśli gralibyśmy helion roach, no to na przykład gdyby był przeciwnik teranem, no to mielibyśmy mały problemik na marudery, więc tutaj należy na to zwrócić uwagę, ale tymczasem jest Banshee, są Heliony w drodze. Kontrola mapy jest dla zawodników czerwonych, powiedzmy, w mniejszym lub większym stopniu. Jak na razie nie zdają sobie sprawy z ekspansji, która została wybudowana. Teraz dopiero skautują, bardzo ładny scouting za pomocą Helionixów. No i widać Queena, widać wylęgarnię, nie widać jeszcze żadnych dronów w naturalu u Napane. No i zaraz zobaczymy. Bardzo ładne pozycjonowanie Overlorda, muszę przyznać, zauważa tak naprawdę, że połowa tych minerałków nie jest wybierana, nie mamy także żadnego ekstraktora, więc już zdaję sobie sprawę z tego, jaka może być tutaj saturacja minerałów, no ale tak naprawdę ta saturacja jest zerowa, więc tutaj maksymalnie mogłoby być kilka dronów, teraz dopiero pojawiają się dwa.
No i co? No i jak na razie udaj Sara. Cały czas dwie bazy. Przepraszam bardzo, cały czas jedna baza, zauważcie. Dopiero teraz Tefel ekspuje, ale chłopaki naprawdę nastawili się na bardzo mocny atak. No i mamy troszkę zerglingów, dużo rouchy. Heliony za chwileczkę powinny zacząć atakować. Jest także Banshee, więc sytuacja przedstawia się naprawdę bardzo dobrze dla Tefela oraz Daystara, którzy będą w stanie zadać bardzo dużo obrażenia. Na panę już założył pojedynczego Spinecrawlera. Jak będzie starał się mu pomóc Zazu, zaraz zobaczymy, jak tutaj wygląda armia. No trzy rouchy ze strony na panę. Zazu posiada cztery zerglingi, to wszystko jak na razie, więc armia jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Zobaczcie, 55 kontra 44-35. No i widać, że chłopaki tutaj mają po prostu o wiele mocniejszą siłę ognia. Ekspansja na pewno zostanie zniszczona. Heliony akurat nie zadają zbyt dużych obrażeń, ale tutaj głównie chodzi o roucze. No i teraz brudlingi rzucają się na Heliony, co oczywiście jest bardzo dobrym tym, bardzo dobrym pomysłem, żeby je zniszczyć, ponieważ no jak zauważyliście, zadają one bardzo duże obrażenia. Tymczasem Zazu próbuje bronić się mutaliskami. Tutaj mamy jedynie kilka rouczy. Queen za chwileczkę także nam padnie. Heliony wpadają w linię minerałów. Oczywiście splash damage jest zadawany także w drony. Mutaliski próbują jakieś obrażenia zadać. Znajduje się tutaj także Banshee, która właśnie teraz miała być atakowana za pomocą Sporkolera. Zostanie on jednakże zniszczony. No i naprawdę bardzo duże straty otrzymuje na panę w swojej linii minerałów. Już w tym momencie spada do 21 dron. No, próbuje nim jeszcze uciec. O, na szczęście nie ma żadnych Helionów. To jest akurat... No dosyć dobra sytuacja dla Napane, z tym, że... Znaczy dosyć dobra sytuacja, no szczęście w nieszczęściu, że już żadnych Helionów nie ma. Problem polega na tym, że tutaj zostało jedynie 13 dronów, więc... ja bym powiedział, że sytuacja no przedstawia się bardzo, bardzo źle. Ajajaj, no Zazu będzie próbował harasu. Jak ten haras wyjdzie? Ciężko mi powiedzieć. Mamy kilka marinów, które są produkowane Command Center i tak naprawdę żadnej wieżyczki. Tutaj dopiero pierwsza sprodukowana, pojawia się także Viking, za chwileczkę będzie drugi. Kilka zerglingów może będzie próbowało atakować. Sporkolery, tutaj znajduje się tylko Queen do obrony, więc można by próbować zerglingami to wszystko zaatakować. Zazu mógłby się zdecydować na coś. Tymczasem, no właśnie, zauważa wieżyczka, będzie próbował jakoś się wycofać. Jest także Viking, który może nad wieżyczką stać i atakować coraz to kolejne mutaliski. Tutaj problem oczywiście polega na tym, że no właśnie jeden Viking nie zadaje zbyt dużych obrażeń, a tutaj już coraz więcej CV pada. Pozostało ich 26-25, jest tego coraz mniej. Będzie musiał oczywiście Daystar jednak pokusić się o wycofanie swoich jednostek. Jeden Viking, jeden mutalisk, przepraszam bardzo, zostanie stracony. Czyżby drugi także? Wygląda na to, że nie. No ostro, ostro. Zazu próbuje powrócić do rozgrywki, ale mamy 24-40 kontra 19-29, jeśli chodzi o jednostki zbierające. Daystar dalej jest na jednej bazie, pamiętajmy, teraz dopiero zbudował drugi Command Center, jest w stanie jednak dobudować swoich jednostek troszeczkę. No i Zazu na dwóch bazach na panę stracił ekspansję, jak na razie odbudowuje linię minerałów w main, jak zauważyliście, prawie wcale nie wybiera gazu, więc tutaj no nie wygląda to zbyt dobrze. Zazu tymczasem, z tego co widzę... No tak się zastanawiam tak naprawdę, tak się zastanawiam, cóż będzie chciał tutaj Zazu zrobić, no bo możliwości harasu troszeczkę się przed nim zamknęły. Tutaj mamy już no nie najgorsze, nie najgorszą obronę przeciwlotniczą. U Tefela także znajdują się Sporkolery w mainie, w naturalu, są też hydry, zresztą Tefel bardzo lubi hydry, bardzo lubi roucze. No i mam po raz kolejny próbę ataku, jakiś SCV został zniszczony, kolejny także zginie. Są dalej dwa Wikingi, które próbują bronić linii minerałów i jak widzicie, no nie najgorzej nawet to idzie, ale właśnie hydraliski już teraz bardzo pomogą, mutaliski coś tu jeszcze próbują zrobić, ale jak widzicie, nawet wszystkie się reperują. Więc dosyć ciekawa sprawa. Teraz próbuję jeszcze tutaj zestrzelić pojedynczego SCV Zazu i to wszystko. No, ja bym powiedział, że tutaj próbują oczywiście zawodnicy powrócić, ale mamy 108 limitu i 45 kontra 39,66. Tutaj akurat troszeczkę Daystar laguje, ale Tefel przejmuje pałeczkę, można by powiedzieć, w tej sztafecie. Jak zauważyliście, naprawdę ma bardzo ładną armię. Troszeczkę rouchy, dużo hydrali. Plus jeden za chwileczkę się zakończy, więc będzie świetny zarówno na zerglingi, jak i na mutaliski. Pamiętajmy, tutaj akurat hydrali jest wystarczająco dużo, żeby mutale czuły się bardzo zagrożone. Mamy łącznie 13 mutalisków kontra 10 hydralisków, więc to nie jest taki hop-siup. Queen zostanie stracony, wyręgarnia według mnie także chyba powinna zostać skancelowana, bo ja nie widzę, żeby był w stanie ją uratować na panę. Będzie musiał wycofać swoje drony. No, roucze według mnie także. Dwa jednak, że zostaną stracone, zanim cokolwiek będzie miało miejsce. Próbują się bronić zawodnicy niebiescy. Wygląda to, że targetowane są hydraliski za pomocą mutali. Według mnie to jest naprawdę bardzo dobry pomysł ze strony Zazu i jest w stanie posprzątać wszystkie hydry swojego przeciwnika, co oznacza, że roucze będą zniszczone. To akurat nie ulega żadnych wątpliwości. No tutaj oczywiście problem polega na tym, że zaraz zobaczymy, jakie straty zadadzą i wygląda na to, że one są niezbyt duże. Queen padnie, teraz nawet mogłaby uciec królowa, gdyby się nie odwróciła. I no i tak naprawdę... Nie wiem, czy jeden, czy dwa drony zostały stracone i to wszystko. Tutaj jeszcze dzisiaj, changing sobie biegnie. Więc powiedziałbym, że nawet dosyć konkretne
Konkretna obrona, bardzo konkretna obrona. TVL się nie daje za wygraną, no i zaraz zobaczymy. Dice już posiada Ravena, pamiętajmy, że nie trzeba opracowywać Seeker Missile po ostatnich patchach, więc na pewno Seekeru może zostać użyty i zostanie chyba użyty już za chwileczkę, ponieważ mamy 125 energii. No zaraz zobaczymy zresztą, jak to wszystko się potoczy, ponieważ chłopaki konsolidują swoją armię. Mamy 69-94 kontra 48-84 limitu. Pamiętajmy, że nie mogę pokazać armii tak jak w 1 na 1 za pomocą Ctrl A, ponieważ no tutaj to nie działa, jest to jednak 2 na 2. Tymczasem atak po raz kolejny, próby harasu ze strony Zazu, zresztą widzę tutaj dosyć dużą armię, napane także posiada jakieś konkretne ilości roachy. Zazu dalej kluczy wokół naturala swojego przeciwnika, Mobius Reactor, nie, przepraszam bardzo, Corvid Reactor, Mobius Reactor jest z Ghostów, Corvid Reactor grany, mamy pojedynczego Ravena i wygląda na to, że o mój Boże, cóż za potężny Seeker Missile, wszystkie mutaliski są na strzała, Banelingi bez speeda próbują połączyć się z hydraliskami, ale to chyba nie wyjdzie, bardzo ładny split, oczywiście dosyć powolny ze strony Tevela, ponieważ hydrale nie są szybkimi jednostkami. Teraz jeszcze próbuję coś z nimi zrobić, ale mutale po prostu padają na te jednostki. Zdecydowana przewaga. Stracił tam Ravena Dystar, ale odpalił Seekera. No i niestety dla Zazu oraz dla Napane obrażenia były zbyt duże. Ten Seeker tak naprawdę, no można by powiedzieć, że między innymi także wygrał rozgrywkę. Raven został stracony, ale wobec takiej wymiany bym powiedział, że naprawdę wyglądało to bardzo, ale to bardzo dobrze. Corvid Reactor zostanie za chwileczkę zakończony. Jeszcze próba obrony. Zazu posiada troszeczkę jednostek. Tutaj jakieś Bane nam się pokazały. Teraz dopiero speed do Bane'ów został zakończony. Zniszczona ekspansja na panę, próba okrążenia, Banelingi próbują połączyć się z hydraliskami, co im się uda na creepie bezproblemowo, ale tego jest po prostu zbyt dużo i zawodnicy niebiescy będą musieli uznać wyższość Tefela oraz Dystara w pierwszej rozgrywce finałowej. Dokładnie tak, mamy GG ze strony Zazu, który wychodzi z gry, jego sojusznik zapewne zaraz za nim podąży. No, konkretna rozgrywka, muszę przyznać. Bardzo konkretna rozgrywka, ale jak zauważyliście, miks jednostek oraz bardzo ładny haras, no i oczywiście Seeker Missile ze strony zawodników nie, czerwonych jest w stanie wygrać im rozgrywkę. My oczywiście przejdziemy do następnej na szybciutko. Przepraszam bardzo, że tak troszeczkę chałupniczo, ale mam nadzieję, że za chwileczkę będziemy tutaj w stanie ogarnąć. I poprzez cudowne czary dotyczące edycji filmów, oczywiście w której ja jestem fatalny, jesteśmy już w drugiej rozgrywce. No i teraz duże pytanie dotyczące tego, jak ona się potoczy. Jest 1 do 0. O mój Boże, chciałem sobie ten panel nazw załączyć, a tutaj nic takiego nie działa. 1 do 0 wygrywa Team Niebieski, który na Twilight Fortress znajduje się w prawym górnym rogu. To jest Dystar jako Terran oraz Tefel jako Zerg. Ich przeciwnicy to dwóch Zergów, Zazu oraz Napane. Ja bym prosił na pana, jeśli będzie to oglądał albo coś w tym stylu, żeby może ogarnął, jak ja mam właśnie się zwracać, jak mam wypowiadać jego ksywkę, bo tak naprawdę ciężko tutaj, prawda? Niektórzy mówią Zokę, inni mówią Sokę, jedni mówią Dystar, inni mówią Distar, więc tak to wygląda. W każdym razie Twilight Fortress to jest mapa, która była pierwszą mapą 2x2 chyba, jeszcze w becie StarCrafta 2, która została użyta, tak więc... Na pewno jest ona, jakby to powiedzieć, no obcykana. No tutaj mamy takie nowe patenty pod tytułem jakieś świecące się dziwne rzeczy itd. itp. Ja bym powiedział tak, że Twilight Fortress nie jest złą mapą. Mamy main, który jest taki połączony z naturalem, więc to jest taka, jest, ma to podobieństwo do tych niektórych 1 na 1 map z Hotsa, w których także jest main z naturalem. To tutaj jest 2 na 2, mamy jedną dużą rampę, która jest wspólną rampą. Jak widzicie, ona jest mniej więcej tak duża jak, no bym powiedział, na, nie wiem, Antigua Shipyard? Coś podobnego bym powiedział, że to jest taka sama wielkość jak na Antigua Shipyard. Ale jak ma się dwóch graczy, to no chyba, że to są oczywiście zergowie, to stosunkowo łatwo się zabudować. Mam już spawning pule budowane przez dwóch zawodników o kolorze czerwonym, szybkie spawning pule, jak zauważyliście. Tymczasem u TFL-a także ten spawning pool jest budowany. Z tego co widzę, no tutaj mamy już od razu dosyć dużą różnicę, jeśli chodzi o drony, bo u TFL-a mamy 16, tutaj mamy po 14. Zbierany jest także gaz od obu zawodników, więc to chyba będzie jakiś bardzo szybki atak. Czy to będą Bane'y, czy to będą Roach'e, zaraz się tego dowiemy. Ja bym powiedział tak, że no to może zadziałać w momencie, w którym gramy na Twilight Fortress, ponieważ bardzo dużo graczy, bardzo dużo teamów, którzy tutaj grają, decydują się na dosyć szybkie
zagrywki pod tytułem, a to sobie zaekspuję, bo mamy jedną wspólną rampę, main z naturalem jest jakby połączony, więc to jest jedno i to samo, więc szybka expa, 14cc, One Rax Expand albo coś w tym stylu i takie szybkie ekspansje mają miejsce. Dicer robi dwa Raxy oraz rafinerię, to może mieć, to mogą być jakieś tam szybkie marudery albo coś w tym stylu, razem na przykład z Zerglingami, no można by coś takiego zobaczyć, zaraz już się dowiemy, czy tutaj będzie grane. I mamy Roach Warren, który grany jest u Napane, oraz Bainiknes, który tworzy Zazu. Więc będziemy mieli taki, no dwukrotny, czy może nie dwukrotny, tylko tak raczej podwójny rodzaj, no czy Olina, ja bym powiedział, że może to być rodzaj Olina. Tefel, tymczasem jego wylęgarnia jest już budowana, mamy 6 zerglingów, które zostały zagrane, dwa Marino, oczywiście wszystko to tutaj już ogarniają, injekty grane, Napane za chwileczkę zapewne wybuduje nam, no zaraz zobaczymy dokładnie ile roachy, myślę, że co najmniej z 5 naraz i później będzie dobudowywał kolejne, czy będą roachy właśnie, czy będą zerglingi, ja bym powiedział, że może raczej roachy, jest 5 roachy, Bainness za chwileczkę zostanie zakończony, grany jest bunkier, za chwileczkę będzie także drugi, ja bym powiedział raczej, że można by tutaj zrobić Baining Masta, ponieważ tutaj znajdują się dwa supplye i nawet jeśli zostanie postawiony bunkier, to będzie lepsza pozycja, żeby bastować, ponieważ może bardzo ciężko zablokować supplyowo Dicera taki atak. Ma 28 na 35, więc strata jednego supplya będzie boleć, strata dwóch supplyów to będzie naprawdę tragedia. Tymczasem Tefel już kończy Lair, więc ja bym powiedział, że no troszeczkę nietrafione to wszystko, jeśli chodzi o to, co się dzieje na mapie, ponieważ jak zauważyliście na panę, już teraz wychodzi roachami, ma ich 6, budowane są kolejne, tutaj jakieś grzybkiem, prawie wyglądało to jak Maruin. Może Mariny mają coś wspólnego z grzybkami. Tymczasem Zazu 7 bailingów, dokładnie tak, więc po zniszczeniu supply depotów pozostaną mu jeszcze dwa, żeby uszkodzić bunkier. Tutaj znajduje się już także trzeci bunkier grany. Mamy także dwa dodatkowe bailingi w drodze, więc prawie no, można będzie zniszczyć supply oraz także bunkier może zostać demolowany. O, ale Dicer chyba przyjmuje swojego przeciwnika z otwartymi ramionami. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Bunkry zostały już załadowane, trzeci także jest gotowy, ale po zniszczeniu tego bunkra będzie można po prostu dostać się do otwartej wylęgarni Tefela i olać całkowicie te dwa kolejne bunkry, jeden Bainik eksploduje, drugi także zostanie tutaj bardzo ładnie zniszczony bunkier, jak zauważyliście mamy jeszcze kolejnego Baina, który będzie mógł połączyć się ze wszystkimi jednostkami cancel na wylęga na tych, na spinecrawlerach. No i musiałbym powiedzieć, że tutaj akurat wygląda to fantastycznie dla Zazu oraz Napane. Spinningi wpadają w linii minerałów, oczywiście od razu Tefel cofa. Jest grany także Spire, ale nie zostanie zakończony. Mamy Roach'a oczywiście, które walczą z Marinami. Tutaj akurat Meliny nie mają absolutnie żadnych szans. Zerglingi próbują jeszcze coś zrobić, jak zauważyliście za chwileczkę ten Spire zostanie zniszczony. No i także drony próbują atakować Zerglingi, troszeczkę się nam cofnęły, ale z taką ilością Roach'u oraz Zerglingów, które dalej biegną i z jednym Bailingiem, który jeszcze się tutaj znajduje, no po prostu chyba nie ma szans na obronę tego wszystkiego. Tefel jest atakowany, jedna linia dwóch graczy w jedną linię minerałów, tutaj także Bainik próbuje się jakoś, nie wiem, zobaczymy z czym połączyć, bo wygląda na to, że jak na razie biega w Marinę, ale Dicer już wychodzi z gry, mamy eksplozję Baina, no i większość dronów będzie na hita, co oznacza, że zawodnicy wychodzą z gry, no i muszę przyznać, że tutaj akurat no, Olin, który naprawdę świetnie wyszedł, pomimo trzech bunkrów, jak zauważyliście, po prostu można było je olać i pójść w dół, co jak dla mnie było naprawdę świetnym pomysłem. Druga sprawa to to, że... No mieliśmy taką sytuację, w której... Nie powiedziałbym, żeby do końca może Tefel i Dicer się tego spodziewali, to znaczy no Tefel zagrał Lera, nie miał żadnych jednostek obronnych, tutaj żadnych zerglingów, żadnych Bainów ani nic. Więc obrona była tak naprawdę szczątkowa, tutaj pozostał na jeden Marine, więc ciężko oceniać właśnie w tym momencie na 15 roachy, ale wyszło to po prostu nie za dobrze. Zaraz zobaczymy, jak będzie to wyglądało w grze numer 3, panie i panowie, no muszę przyznać, że zawodnicy nam się troszeczkę rozochocili, więc jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. I po raz kolejny cudowna magia łączenia wszystkich tych, łączenia filmików w jedno, czyli tak naprawdę nie będę mówił, co ja tutaj robiłem, ponieważ jestem tragicznie słaby, jeśli chodzi o edycję filmików. Mam nadzieję, że to się poprawi niedługo, ponieważ mam zamiar nagrywać troszeczkę więcej na kanały. No i co? No i jak na razie wygląda na to, że mamy Tefela oraz Dicera, którzy na Tyrador Keep znajdują się na godzinie, no drugiej, trzeciej można by powiedzieć. A tymczasem zawodnicy, którzy wygrali drugą rozgrywkę i wyrównali na 1-1 Napane oraz Zazu na godzinie 6-7 znajdują się jako dwaj zergowie, tutaj także Tefel Zerg, Dicer Terran, wszystko jest wiadome dla tych, którzy śledzą polską scenę StarCraft 2. No i z tego co widzimy, Tefel
oraz Zazu już wysyłają swoje overlordy. Tutaj mamy trzy pozycje spawnujące się. To jest mapa 2x2x2 i tak naprawdę tymi pozycjami spawnującymi się przypomina troszeczkę Icy Cap Test Bug, który także miał, był mapą 1x1, ale były trzy miejsca, w których można się było zespawnować, czyli to była taka, no taki trójkącik miał miejsce po prostu. Tymczasem Dystar znajduje się tutaj razem z Stefanem. Tutaj mamy jeszcze jednego maina. Poskaczmy sobie troszeczkę po ekspansjach. W mainie obu zawodników znajduje się jeszcze jedna expa, także skałki, które jak widzicie są tutaj. Mamy także ekspansję naturalną, można by powiedzieć, która no dosyć spokojnie może być broniona. Ja bym powiedział, że tutaj takie wyjście szerokości może tego, które znajduje się na, nie wiem, no na daybreaku, tylko że po prostu tutaj nie ma rampy ani nic w tym stylu. Co tam dalej? Zazu buduje spawning pool oraz ekstraktor, jego przeciwnik także spawning pool, ale no właśnie, mamy 14 dronów dalej, więc myślę, że tutaj jakiś ekstraktor zostanie postawiony, dokładnie tak. Dystar tymczasem także posiada ekstraktor, no i TFL 14 pool także klasycznie ze strony tego zawodnika, z tym, że tutaj myślę, że gracze będą się opierali na troszeczkę takiej bardziej spokojnej defensywie. Taki fun fact, normalnie SCV, kiedy jeżdżą do rafinerii, to zbierają kanistry, a kiedy jeżdżą do ekstraktora, to zbierają te takie woreczki z tym, z gazem, więc no taki fun fact, zbieranie, znaczy zasób, który zbierasz, zależy od tego, jaki budynek tak naprawdę się znajduje, nie jaka jednostka to zbiera. A tymczasem u Dystara, przepraszam bardzo, u niebieskich zawodników Dystar skautuje, zauważa ekstraktory u każdego z nich, więc to jest bardzo dobra informacja, która właśnie teraz została przekazana. Zazu, no już czeka tak naprawdę, nie zauważył ekstraktora, to jest dosyć ważne, ponieważ no, obawia się jakiegokolwiek marina, który by tutaj wyskakiwał. Fabryka właśnie teraz w drodze, Dystar zresztą stawia reaktor, więc będziemy mieli reaktorowane heliony. Jak to wszystko się zgra z atakiem Zazu oraz na Pain, na Panę, tak się zastanawiam, bo tutaj jest grany po raz kolejny Roach Warren i Baning Nest, ale tym razem wygląda to, powiedziałbym, że o wiele lepiej ze strony zawodników zergowskiego oraz serańskiego, zawodników czerwonych. Zazu straci overlorda, więc to tak naprawdę jest dosyć duża strata w tej fazie gry. Mamy zergingi, które atakują skałki, tego Dystar akurat nie widzi. Oj, Zazu, mówi Tefel. No właśnie, Zazu. Stracił jednego overlorda, niestety jest to dosyć duża strata, ponieważ teraz jest na supply bloku. I tak naprawdę w tym momencie Zazu nie jest w stanie budować kolejnych zergingów, co go naprawdę troszeczkę opóźnia, jeśli chodzi o atak. A tymczasem, no jak widzicie, zergingi są atakowane. Niestety, skałki mają trzy armora, co oznacza, że naprawdę są bardzo mocno opancerzone. 10 kolejnych zergingów w drodze, mamy także heliony speedolingów, zaraz się zakończy. Tak naprawdę już w tym momencie się zakończył. No i mamy 2 heliony kontra 6-7 zergingów. O, tutaj nawet całkiem konkretny taniec zergingi kontra heliony. Mamy jednakże już roacha, powiedział. O właśnie, dokładnie tak. Trzy karakany wyskakują z maina zawodników niebieskich. No i co? No i tak naprawdę taki sam rodzaj ataku jak poprzednio, tylko że tutaj akurat o wiele większe obrażenia mogłyby zostać zadane Dystarowi, jeśli trzy supply depoty wypadły, ale z drugiej strony mamy już także roacha oraz heliony, więc to nie jest takie hop-siup. Ja bym powiedział, że tutaj akurat o wiele lepsza pozycja dla Dystara oraz Tefela, zwłaszcza, że Tefel ekspuje i także buduje coraz więcej roachów, więc ja bym nie powiedział, żeby to wyglądało aż tak fantastycznie, ale zaraz zobaczymy, jak rozwiążą to zawodnicy niebiescy. Zergingi są ganiane, mamy tutaj dosyć duże ich ilość. Ja bym powiedział, że roachy mogłyby się troszeczkę cofnąć i spróbować zaatakować heliony, ale nic takiego nie będzie miało miejsca. Roachy już czekają, jest grany także bunkier. Dystar tak naprawdę no, posiada jednego marina, może zaraz będzie miał drugiego Banshee, jednakże znajduje się już także na polu bitwy, więc to jest naprawdę bardzo dobra sytuacja. Do tego jeszcze Tefel przez chwileczkę pomaga swoim przeciwnikom w zniszczeniu skałek. Heliony mogłyby się teraz znajdować na górze, ale właśnie, mamy już Banshee, zergingi próbują to wszystko okrążyć, ładnie okrążone roach, ale to wystarczy, mam wrażenie, że nie. Heliony szybko rozprawiają się z większością zerglingów, no i mamy lingi w linii minerałów, które próbują oczywiście zaatakować jak największą ilość dronów. Tutaj jeszcze troszeczkę zerglingów, troszeczkę roachy biega, nie mamy żadnych bane'ów ani nic w tym stylu, napadę traci wszystkie swoje roachy. Jak tam z tymi dronami? Wygląda na to, że Tefel nie stracił zbyt dużej ilości i powiedziałbym wręcz, że zawodnicy czerwoni mają przewagę. Mają naprawdę według mnie zdecydowaną przewagę w tym momencie, zaraz zobaczymy na ilość jednostek zbierających. 14-15 kontra 19-22, to jest naprawdę dobra sytuacja, zwłaszcza, że Tefel kończy swoją ekspansję, będzie miał większe możliwości produkcyjne oraz będzie miał także no, o wiele lepsze możliwości saturowania swoich linii minerałów, to są naprawdę o wiele większe ilości minerałów, które jest w stanie wybierać. No i co, no i jak na razie Zazu, jak zauważyliście, troszeczkę Baningów tutaj nam produkuje, napane
Jak widzicie, także Rouchami, no Rouchami będzie w stanie się powstrzymać, ale wygląda na to, że Zazu wychodzi z gry, narzekał troszeczkę na lag i no to kilka bailów jest po prostu produkowanych i to wszystko napełne. Jeszcze będzie próbował się jakoś obronić, zaraz zobaczymy, czy mu to wyjdzie. No po prostu wysyła bailingi na jeden, a Heliony jednakże są w stanie bardzo ładnie splash damage'em je niszczyć, pomimo tego, razem z Rouchami oczywiście, pomimo tego, że one tak naprawdę nie są jednostkami lekkimi. Tutaj jeszcze pozostało kilka Rouchen, ale jedna ten, jakby... Jedna Banshee jeszcze tutaj atakuje na górze. No i mamy GG oraz 2-1 dla Dajstara oraz Cefela, którzy turniej wygrywają. No powiedziałbym, że ostatnia gra troszeczkę antyklimatycznie, ale jak zauważyliście, no zawodnicy próbowali zagrać drugi raz to samo i widać było, w jaki sposób granie dwa razy tego samego przy diametralnie innej odpowiedzi, przy diametralnie innym build orderze swojego przeciwnika ma różne efekty, prawda? W drugiej grze wyglądało to świetnie, ponieważ zawodnicy zagrali troszeczkę bardziej makro, a tutaj przygotowali się, no znaczy może raczej zagrali po prostu no prawie że z jednej bazy, bo Tefel zaekspował i miała miejsce ten, miała miejsce piękna obrona. Dużo Rouchy, dużo Helionów było w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Tak więc 2-1 dla Dajstara i Tefela, którzy wygrywają z Napane oraz Zazu. Całkiem konkretne gierki przez cały turniej miały miejsce. Zresztą Evil Sky komentował. Gościu z Silesia StarCat, więc followujcie. No i co? No i tak naprawdę mam nadzieję, że będę w stanie jeszcze troszeczkę tutaj ponagrywać. Staram się powrócić do tego nagrywania, więc jeśli chcecie, możecie zasubskrybować mój kanał, znajduje się to wszystko pewnie gdzieś tam na dole czy na górze, tak naprawdę YouTube się pozmieniał, więc ciężko mi powiedzieć, gdzie ten klawisz się znajduje. W jakiejś bezpośredniej odległości odtwarzacza, o może w ten sposób. Dzięki bardzo i do zobaczenia na następnym filmiku, który mam nadzieję uploaduję już niedługo. Do usłyszenia.